Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkim. Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam Was na mszy świętej niedzielnej, 27. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym, pierwszą niedzielę października, miesiąca maryjnego, miesiąca, w którym w sposób szczególny zwracamy nasze uczucia, serce, wiarę, religijność i rozmodlenie w kierunku naszej Matki, Matki Królowej Różańcowej. Zachęcam Was bardzo serdecznie, abyście wraz z nami, czy też wraz ze swymi rodzinami w domu, codziennie, przez cały miesiąc październik odmawiali choćby jeden dziesiątek różańca, aby ta ciągłość modlitewna do Matki Najświętszej, a właściwie ciągłość modlitewna do Trójcy Przenajświętszej za pośrednictwem naszej Matki nie ustawała. Módlmy się w intencji świata, módlmy się w intencji naszego Kościoła, całego Kościoła powszechnego. Módlmy się o pokój w świecie, ale nade wszystko módlmy się o nasz rodzinny Kościół, o nasze rodziny, o nasze dzieci, o nas samych. Prośmy o zdrowie, Boże błogosławieństwo. Prośmy o pomyślność, o to, abyśmy mieli pracę, aby nigdy nie brakło nam chleba powszedniego. Prośmy o to wszystko, błagając Boga za pośrednictwem Matki Najświętszej w Różańcu Świętym. Siostry i bracia, Bóg posłał nam swojego Syna, jak wiemy. Oddał w nasze ręce losy swojego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej właśnie dzisiejszej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej prawdziwej wiary w Syna Bożego. Cały rok przeżywamy pod hasłem wierzę w Syna Bożego. Mamy słuchać Ewangelii, by wypełniać ją w życiu i w ten sposób przynosić dobre owoce, przyczyniać się do uświęcenia świata. Byśmy mogli jednak w pełni skorzystać z darów, które przynosi dzisiejsza Eucharystia, zechciejmy najpierw Boga przeprosić za wszystkie swoje grzechy, nieprawości, niedociągnięcia i zaniedbania, które nam się przydarzyły od ostatniego uczestniczenia we mszy świętej. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Ja odpuszczam Wam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym,
chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co Cię nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż pokopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Po środku niej zbudował wieżę, także i kać w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie proszę między mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie jagody dała? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przecinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurą zakaże spuszczać na nią wodę. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a co zastał? Oto rozlew krwi i prawowierności, a oto krzyk grozy. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Winnicą Pana jest dom Izraela. Winnicą Pana jest dom Izraela. Przeniosłeś z Egiptu winorośl i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swe lato rośle. Winnicą Pana jest dom Izraela. Powróć Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. I chroń to, co zasadziła Twoja prawienica. Latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Winnicą Pana jest dom Izraela. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, będziemy Ciebie chwalić. Odnów nas, Panie zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Winnicą Pana jest dom Izraela. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, o nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze, prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu dziękczynnym. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie umysły, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli.
czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej trasę, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dany narodowi, który wydał jego owoce. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl i chroń to, co zasadziła Twoja prawica. Latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Moi drodzy, spotykamy się znowu przy stole Słowa Bożego i stole eucharystycznym. Usłyszeliśmy dzisiaj przed sekundą, paroma sekundami, perykopę z przypowieści o zaborczych rolnikach, pracownikach winnicy. Nie dość, że nie chcieli podporządkować się obowiązującym zasadom, to jeszcze kolejno wybijali zarządców, sądząc, że w ten sposób zachowają całą majątność dla siebie. Jak słyszeliśmy na końcu, nie zawahali się podnieść zbrodniczą rękę również na syna właściciela winnicy. Myślę, że obraz przypowieści jest bardzo dobrze rozpoznawalny. Właściciel winnicy to Bóg Ojciec. Syn to Jezus Chrystus. Zarządcy to słudzy Bożej, słudzy Boży, których zadaniem jest prowadzenie winnicy pańskiej, czyli Kościoła, a robotnicy to może dotknąć każdego z nas, bez względu na to, po której stronie ołtarza pańskiego stoimy. Wszyscy jesteśmy robotnikami w winnicy pańskiej. Siostry i bracia, zwykle analizując Ewangelię, odnosimy znaczenie nauki Chrystusa
do tamtych czasów opisanych w Świętej Księdze. I taką mam pokusę również w odniesieniu do tego fragmentu Ewangelii. Chciałbym powiedzieć, że właściwie za znawcami Pisma Świętego, za biblistami, że Jezus, widząc postawę, z jaką się spotyka, postawę obojętności na sprawy Boże, zapowiada o odebranie prawa do Królestwa Bożego narodowi wybranemu, czyli Żydom. Ale czy na pewno? Czy na pewno tylko Żydom? Czy ta zapowiedź odnosi się tylko i wyłącznie do zgromadzonych wokół Niego w owym czasie ludzi, mędrców, którzy reprezentowali naród wybrany? Wierząc w to, że Bóg jest istotą wieczną, dla którego czas nie ma znaczenia ani żadnych ograniczeń, musimy uznać jednocześnie, że to, co robił Jezus, będąc Bogiem przed 2000 lat, nie odnosiło się tylko do tamtego pokolenia, kiedy chodził między nimi po ziemi. Musimy uznać, że Jego Słowo trwa i słuchać Go należy dzisiaj. I to Jego Słowo słychać również dzisiaj, czego jesteśmy świadkami w trakcie tej mszy świętej. Przyznacie przecież, że to, co przeczytałem przed chwilą, nie jest moim tekstem, ani moim kazaniem, ani wypowiedzią na przykład jakiegoś mędrca czy filozofa, Arystotelesa, czy jakiegoś innego znakomitego myśliciela. Są to słowa Jezusa Chrystusa, które wypowiedział tu i teraz. Tu i teraz, w tej kaplicy i w każdej innej świątyni i kaplicy w dniu dzisiejszym, w XXI wieku. Nie do Żydów, tylko do nas, mieszkańców Wrocławia, Szczecina, Warszawy i każdej innej miejscowości na świecie. Siostry i bracia, słuchając słów Jezusa, nie zastanawiamy się, co chciał powiedzieć, mówiąc do Żydów, ale raczej, co chce powiedzieć mnie, co chce powiedzieć nam, tutaj i teraz. Bóg przestrzega dzisiaj każdego z nas, byśmy tak jak owi słudzy nie porwali się w szalonym pędzie za chęcią bycia ważnym, za chęcią bycia kimś nadzwyczajnym w Jego winnicy, byśmy się nie porwali na życie Jego sług, a potem na życie Jego syna. Winnica, czyli Kościół, jest tylko i wyłącznie własnością Boga. I tylko On może zrobić z nim, co zechce, ale też tylko On jest jedyną gwarancją tego, że to Boże dzieło, Boża winnica przetrwa mimo wielu ataków z różnych stron, ze strony zarówno niewiernych sług, jak i całego świata. Siostry i bracia, Kościół, czyli Boża winnica, potrzebuje naszej codziennej troski, naszego prawdziwego zaangażowania. Musimy jednak w tym wszystkim pamiętać, ilekroć wchodzimy w sprawy Boga, w sprawy Kościoła, że prawdziwy Kościół to jest Boża instytucja, a nie nasza. Zatem Kościół nie może być jakąś areną, na której będziemy próbowali za wszelką cenę realizować swoje życiowe ambicje, swoje tęsknoty do godności i zaszczytów. Troska o winnicę nie może się sprowadzić na przykład do rywalizacji między pracującymi w niej sługami, bo to zawsze kończyć się będzie jak w dzisiejszej przypowieści. Chęcią zabicia najpierw zarządców, a potem samego syna właściciela. Dlatego też, siostry i bracia, prośmy z wielką pokorą, powtarzając za psalmistą: powróć, Boże z zastępów, wejrzyj z nieba i spójrz na tę winorośl,
i chroń to, co zasadziła Twoja prawica. Chroń ją przed nami, przede wszystkim przed nami, przed ludzką zachłannością i nieroztropnością. Chroń przed pychą i nieuczciwością. Każdy z nas, idąc przez życie, tylko przez krótką chwilę zatrzymuje się w tej Bożej winnicy. Jesteśmy w Kościele Chrystusowym, w Kościele, który jest wniesiony Duchem Świętym z pokolenia na pokolenie od 2000 lat. Możemy wiele dobrego zrobić w tym Kościele i dla Pana Boga, i dla siebie. Nie wolno nam marnować czasu, nie wolno nam marnować okazji, nie wolno nam mówić: mamy jeszcze czas, róbmy powoli, bo mamy jeszcze czas. Siostro i bracie, czas dany nam przez Boga jest jedynym czasem, którym możemy realizować swoje powołanie do świętości. Realizować poprzez pracę właśnie w Bożej winnicy, jaką jest Kościół. Pamiętajmy, aby nie marnować okazji, bo nie wiemy, kiedy On, Pan winnicy, powie nam: stop, koniec, zdaj sprawę z włodarstwa swego. Dlatego, kończąc to dzisiejsze krótkie rozważanie, zachęcam Was, siebie i wszystkich, którzy mnie słuchają, do modlitwy. Módlmy się o wiarę i wielką roztropność dla zarządców winnicy, aby i oni wytrwali w wierności swemu Panu, aby nie pokusili się na doczesne błyskotki, którymi kusi dzisiejszy świat, ale aby w prawdzie i miłości do Boga zechcieli pochylić się nad każdym problemem, z jakim boryka się nasz Kościół w dzisiejszych czasach. Kończmy dzisiejsze rozważanie ostatnią częścią dzisiejszego psalmu, w której wołaliśmy: już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy za nimi. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przedstawmy Bogu nasze prośby w modlitwie, ufni w Jego pomoc i pewni, że On pragnie obdarzyć nas swoim pokojem. Za Kościół, aby wydawał owoce świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za biskupów całego Kościoła powszechnego, by z wiarą słuchali się w to, co Duch Święty mówi w każdym ich działaniu do nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za powołanych do służby Bożej, by byli wiernymi pracownikami winnicy Pańskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
za rodziny chrześcijańskie, aby swym życiem i pracą przyczyniały się do dobra całego świata. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za naród izraelski, aby wszedł do chrześcijańskiej rodziny narodów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. W naszych intencjach niewypowiedzianych. Prośmy Pana, aby zechciał nam pomóc w tych wszystkich naszych sprawach, z którymi przyszliśmy dzisiaj do świątyń, do kaplic, przed Jego tron, błagając Go o pomoc. Prośmy Go, aby zechciał nas wspomóc, aby zechciał nas wzmocnić i aby zechciał nam nasze życiowe problemy poukładać. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zebranych, abyśmy wiernie wypełniali swe zadanie jako członkowie rodziny chrześcijańskiej, jako obywatele rodziny ludzkiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, prosimy Cię, spraw, byśmy wiernie pracując na ziemi zostali umocnieni Twoją pomocą i abyśmy mogli przynieść obfite plony i dostąpili zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Przez to misterium wina i wody daj nam Boże zdrowie i świętego Chrystusa, błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest powodem innego rzeczy dla drogi. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas Twoje wino. Tobie, Panie Boże, podobała. Obmień mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk naszych, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy. Dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę i z radością wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości.
Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym świętym Kościołem. Uroczyście obchodzimy Dzień Niedzieli, w którym Jezus Chrystus z martwych powstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z papieżem Franciszkiem, biskupem Sylwestrem, wszystkimi biskupami świata oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych siostrach i braciach zmarłych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Wołajmy do naszego Ojca słowami modlitwy, której nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Pani, od zła wszelkiego i oddasz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swym miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daj. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami i z duchem twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Niechaj pokój pański zamieszka w naszych rodzinach. Niech ten pokój pański spowoduje, aby zostały zasypane rowy wrogości i nienawiści między dziećmi a rodzicami, między najbliższymi w naszym społeczeństwie i w świecie. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pomódlmy się. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. I przyjęcie ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki temu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze duszy i ciało. Oto Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, którzy zostaliście zaproszeni na Jego uczcie. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niechaj nie strzeże na życie wieczne. Amen. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjęliśmy.
który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pomódlmy się. Siostry i bracia, jednym dziesiątkiem Różańca Świętego, łącząc się z całą wspólnotą Kościoła Powszechnego, pomódlmy się w dniu dzisiejszym w intencji naszych rodzin, w intencji tych wszystkich naszych codziennych spraw, które powodują, że gubimy się w naszym życiu, że nie potrafimy odnaleźć tej właściwej, prawdziwej drogi naszego życia. Pomódlmy się, aby Matka Najświętsza wyprosiła nam łaskę pomocy ze strony naszego Zbawiciela. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Życząc Wam dobrej niedzieli, życzmy sobie wzajemnie, abyśmy ten najbliższy tydzień przeżyli z Bogiem, w bliskości z Panem Jezusem, aby był to tydzień, w którym będziemy umieli rozwiązywać swoje codzienne sprawy i problemy, aby ich było jak najmniej. Aby Pan Bóg, jeżeli postanowi nas dotknąć krzyżem, powodował również, aby ten krzyż był dla nas jak najbardziej do uniesienia. Jednocześnie zachęcam Was do codziennej modlitwy różańcowej w każdym dniu. Wieczorem modlimy się w tej kaplicy na Różańcu, więc gorąco zapraszam do pełnej jedności duchowej i uczestniczenia w modlitwie za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny.
A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Za te łaski dziękuję.